imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W poniedziałkowy poranek 22 sierpnia witam Was serdecznie, drogie siostry i drodzy bracia w Jezusie Chrystusie i pozdrawiam z parafii w Suwałkach. Dzisiejszy dzień pragniemy wspólnie rozpocząć od wsłuchania się w Boże Słowo, które z książeczki z Biblią na co dzień dziś przypada z księgi proroka Jeremiasza, z 14 rozdziału, 22 werset oraz z listu do Hebrajczyków, z 4 rozdziału, 16 werset. Wsłuchajmy się wspólnie w Boże Słowo. Czy to nie Ty, Panie, Boże nasz? W Tobie pokładamy nadzieję. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Jako słowo refleksji książeczka przytacza nam pierwszą zwrotkę pieśni ze śpiewnika ewangelickiego numer 680 autorstwa Georga Neumarka. Kto los swój złożył w ręce Boga i w nim nadzieję swoją ma, nie dotknie tego żadna trwoga, choćby nań spadła dola zła. Kto z taką się ufnością zrósł, ten nie na piasku dom swój wzniósł. Drogie siostry, drodzy bracia w Chrystusie, różnie układa nam się w życiu, w różnym czasie. Czasami czujemy ten dobry powiew sukcesów, powodzenia, kiedy wszystko nam się w życiu układa, w tym także relacje z ludźmi. Ale także przychodzą chwile, w których nasze czyny, nasze słowa burzą bardzo wiele rzeczy i nagle czujemy, że gdzieś pozostajemy sami w tym świecie. Że nie dajemy sobie rady w załagodzeniu pewnych spraw. Uciekamy przed naszymi wrogami, ale także chowamy się przed naszym Bogiem. Wstyd grzechu, ale także i ból, który on wywołuje, sprawia, że ta relacja z naszym Bogiem nie jest najlepsza. A jednak dziś autor listu do Hebrajczyków ośmiela nas do tego, byśmy przystąpili z ufną odwagą do tronu łaski. Skąd takie przekonanie u autora listu? Powinniśmy zerknąć właśnie do tego listu i przeczytać dwa poprzedzające wersety, numer 14 i 15. Jeśli więc mamy tak wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Boga, trzymajmy się mocno wyznania wiary. Nie mamy bowiem arcykapłana, który nie mógłby współczuć w naszych słabościach, lecz podobnie jak my doświadczonego we wszystkim, oprócz grzechu. A zatem tak Bóg jawi się przed nami w swoim Synu, w swojej miłości. Dlatego autor listu do Hebrajczyków ośmiela nas się do tego, byśmy przystąpili z ufną odwagą. Nie chowali się, nie uciekali, ale zrozumieli, jak wiele Pan Bóg dla nas uczynił w swoim Synu i jak wielka ofiara za nas została złożona. Jednak obok tej ofiary, która nas usprawiedliwia, nie powinniśmy przejść obojętnie, powiedzieć sobie, że dobrze, wszystko jest wyrównane, ale jesteśmy zaproszeni do podejścia, do przyjścia do tronu Bożej łaski. Dlatego, drodzy, że Bóg pragnie pielęgnować relacje z nami. I możemy się zastanawiać nad tym, w jaki sposób my ją możemy pielęgnować. Wydaje mi się, że w tak samo jak relacje z innymi ludźmi. Kiedy z nimi się spotykamy, kiedy poświęcamy sobie wzajemnie czas, wtedy również jest budowana i wzmacniana nasza relacja. Tak samo jest z Bogiem. Kiedy znajdujemy czas na rozmowę z Nim, na modlitwę, na to, by w swoim, może domowym zaciszu, porozmawiać z Nim o tym, co wydarzyło się nie tak, z czym się zmagamy,
poczujemy, że tak naprawdę w Bogu mamy naszego przyjaciela, który tak wiele za nas dał i pragnie, byśmy z ufnością przychodzili do Niego. Zatem niezależnie od tego, w jakiej dzisiaj kondycji duchowej się obudziliśmy, chcemy popracować nad tą relacją z naszym Bogiem. Niezależnie od tego, w jakiej sytuacji dzisiaj się znajdujesz, droga siostro i drogi bracie w Chrystusie, zechciej posłuchać wezwania autora listu do Hebrajczyków i przyjść z ufnością do Boga, by móc skorzystać zawsze z tej pomocy w stosownym dla Ciebie czasie. Niech więc dobry Bóg pobłogosławi nam ten dzisiaj pięknie Jego słowem rozpoczęty dzień. Niech nas obdarza swoją łaską i miłością. Zostańcie z Bogiem.